da swój ci rebiata, co dzisiaj wrzucamy na wokandę. A mianowicie postanowiłem sobie zrobić tą moją spawareczkę McAllister bardziej mobilną. Takiego kloca nosić pod rączkę. Sama jednostka centralna 17 kg, z 5 kg drut, przewody. To nam wyjdzie razem z 25 kg, nie wspomnę o butli, pewnie też za 20 kg. No i wpadłem na pomysł, żeby zrobić sobie taki wózeczek. Ale po dłuższym namyśle stwierdziłem, że muszę tak kupić materiały, jakieś kółka, ten pierdoły, jeszcze się bawić, jeszcze się przy tym wkurzać. To mówię, poszukam sobie najtańszej opcji. No w sumie nie. Stwierdziłem, że mam kasę jak lodu. Kupię sobie najtańszy wózek. Wózek spawalniczy do przewozu zestawu spawalniczych MIG MMA TIG Plasma. Właśnie i znalazłem taki wózeczek na Allegro. W kwocie 199 zł. Przesyłka była akurat free. Także 199 zł. Ale co mnie zaciekawiło, że ten sam wózek, nie żadny klon, tylko ten sam wózek, taki był przestrzał cen, że od 190 kończył się na 460. No identyczny wózek, ja nie wiem. Niektórzy takie marże doliczają, że masz, że szok. To odnośnie wózka, o nośności 50 kg. Sam wózek waży prawie 12. Zobaczymy, jak to będzie. Kołka tylne 152 mm, przednie 63, 3 półki i uchwyt. A jeszcze postanowiłem sobie, jak widzicie, polepszyć trochę przewód masowy. Trochę mnie to poniosło z tym. No ale 40 zł kosztował ten magnetyczny uchwyt. 3 metry 25 przewodu miedzianego i końcówka. No i poszło 90 zł. A dlaczego? No bo tu mamy 1,40 m na 16. Także myślę, że 3 metry będzie idealnie. Tyle co ma przewód spawalniczy. Dobra. Zróbmy jakiś unboxing. Sprawdźmy, jakie to mają tam grubości te blachy. Też jestem ciekaw, co to będzie za te 199 zł. Ok, już jesteśmy w środku. Zobaczcie, co my tu mamy. Instrukcja złożenia. A, to niepotrzebne. Uchwyt. Tu pewnie ma przewody. Sprawdźmy grubość. Nawet robi dobre wrażenie. 3 mm. Wow. Uchwyty. Co my tu jeszcze mamy? Kółka. No, bardzo masywne. Nawet być może tu jest guma. Pełen off-road. 6 × 1,5. No, kółka ciekawa, masywna. Te przednie to szału nie ma. Chyba będą do wymiany. Łańcuch śrubki na butle. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Jakieś sporniki. Elementy konstrukcyjne sprawdźmy. Wartberg, proszę, nawet mam. Ale powiem wam, że to nie jest takie liche, jakby się wydawało. Czuć, że to jest kawał metalu, naprawdę. Jestem ślepy jak kret. Na 1,5 mm te sporniki. Czuć, że to nie jest liche. Może, nie, może będzie ciekawie. Co tutaj mamy? Oś. Półki. No, nie wygina się. Dobrze wyprofilowane. Sprawdźmy. To jest jedynka. Tak mnie nie myli. Jedynka. Co my tu jeszcze mamy? Druga półka. A pewnie to sama. Tak, jedynka. Co tu jest? To jest chyba plecy są. Ale wciśnięte. Dopiero co paznokcie obcinałem. Bliać. Ale wcisnęli. Piękne pakowanie. Tak to wygląda na plecy. To się jedynka będzie? Sprawdźmy. To nie są jedynki, raczej 12, 1,2 mm.
Dobra. I co my tu mamy? I podstawa. Nie wygina się. Sztywno. No to tak pod półtora podchodzi chyba. Chyba ta sofmiarka niemiecka z DDR-u źle mierzy, ale półtora. Ale to ogólnie wszystko robi dobre wrażenie. Jest wszystko sztywne. Nie jest to taka, że się gibie blacha. To co? Pozostaje to wszystko złożyć i zobaczyć, jak to wygląda w całości. Ok, nie ma co przedłużać, bo znowu nam wyjdzie jakiś tasiemiec. Jedziemy z koksem. Ok, pan wetbryk jest złożony. Tak się prezentuje. Nawet zestaw był kompletny. Tyle tylko mi zostało. Musiałem tylko wywiercić jeden otwór tutaj, bo brakowało na przestrzał. No i tutaj nie wiem, co się stało. No, to fabryczny otwór ni w oko, ni w ząby nie pasował. Musiałem to przewiercić. Nie mógłbym nawet tak wygiąć. I to całe były dwa mistake'y w tej całej konstrukcji. Konstrukcja jest naprawdę sztywna, aż jestem zaskoczony. Jedyne luzy, które tutaj wyczułem, to są na tej osi. Ale to jest chyba mało istotne. Naprawdę jest zawarta konstrukcja. Siedzi sztywno. No cóż, na razie jestem zadowolony. Zaraz się to poobciążać i zobaczyć, jak to będzie. Pakujemy te graty do tego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ok, wujek załadowany. Wujek, wózek załadowany do pełna. Co my tu mamy? Butla. Pełna szpula, spawarka, co ja tam dowaliłem, zestaw roboczy, jak powinno być, jakieś tam spraye, elektrody, drugie 5 kg drutu 1,2, może mnie trochę podniosło z tym drutem 1,2 na tą spawarkę, ale nic. Porządny przedłużacz, jakiś tam 50 metrów za 99 zł, 3 razy 2,5 za Allegro, tylko porządny, prawdziwy, sam sobie go zrobiłem, z prawdziwej miedzi, tutaj moja masówka, tutaj moja nowa. Masówka, która chyba sama waży ze 3 kilo. I tak to się prezentuje. Co ja mogę powiedzieć o tym wózku? No jest niebywale sztywny. Nie wygina się. Wszystko to tylko lata tutaj. Naprawdę. Jestem zaskoczony, kurde, normalnie sztywnością tego. Chyba osiągnąłem maksymalną ładowność. Ale z minusów. Co my tu mamy z minusów? A tam te trzy otworki to może nie minus. Ale akurat do mojej spawarki. To jest ta mała ładowarka. Tutaj akurat widzicie, mi się lekko podgina. Będę musiał to zmodyfikować ten uchwyt do przenoszenia. O. Akurat na moją nie pasuje. I ona tutaj sobie lekko wisi w powietrzu, oparta na tym. Czyli to pójdzie do modyfikacji, pewnie to całkiem obniżę.
Tutaj butla też nie może dojść do ścianki całkiem, bo tu będzie się. Musiałbym przesunąć ją tak bardziej. Może i tak zrobię. Mocowanie butli, te łańcuchy. No, chyba też to jakoś zmodyfikuję, zrobię to jakąś, nie wiem, obejmę taką na sztywno czy coś. Te łańcuchy jakoś nie przemawiają do mnie. To by było tyle z minusów. Przejechałem się trochę po trawie. Jest naprawdę. No jeszcze mogą być minusem te kółka. Trochę. Chyba też się trochę zmienia na większy ten zwiększy rozmiar. Te akurat ok, jest to 50. A tu chyba coś zmienię. Po prostu na trawie nierówne powierzchnie raczej te kółka tak słabo. No i tak się prezentuje tym Wertberg za 199 zł. Jestem naprawdę zaskoczony, że za takie pieniądze można mieć całkiem coś sensownego. Nawet by mi się nie chciało spawać za tyle. Wyślę tam może wam jakieś zdjęcia albo link do tej oferty. Może kogoś się przyda. Naprawdę. No, to by było chyba na tyle. Zobaczymy, jak to będzie taki ostrym polu działał. Ale jak na teraz i na to, naprawdę. Jestem zaskoczony, kurde, normalnie jakością tego. Okej. Do zobaczenia w następnym filmie. Ciekawym. Marka.